Siema. Rozebraliśmy zawieszenie od RM250. Tak właściwie przód rozebrany, a tył jeszcze nie rozebrany, zdjęta sprężyna. Z przodu tak właściwie wyciekło oleju z dwóch lak tą plamkę, co widać. I tam plamka jeszcze jest w tym. I plamka jeszcze jest tutaj w misce. Także oleju w ogóle nie było. Stroik. Ma widać, jaki tu jest. Jest jakiś. O, bliżej piach, możesz. Taki piach z. Czy? Piach, piach z olejem taki. No zawias w tragicznym stanie. Tył. Nie wiem, czy to będzie widać taki. No, ale widać, że się rusza cała ta laga, nie? Tu jest w ogóle. Zdarte jest. Przytarte, nie? No faktycznie. Możesz bardzo blisko tutaj do samego tego pokazać. Pierwsza warstwa tego chromu jest zdarta. Nie wiem, czy coś widać będzie? Widać, no może coś się rusza. Weź pod kątem, może tak bardziej. O, zresztą nie wiem. Szpuka. Oczywiście oleju nie ma. I co? A, tutaj też fajna. Fajnie ktoś sobie poradził. Bardzo ciekawe. Przednie zawieszenie już ktoś próbował rozbierać, ale nie mógł odkręcić tego stroika. Oczywiście z powrotem go nie dokręcił. Zdjął górny kapsel tutaj. Rozkręcił ten kapsel. Też chyba poharatane tam. Też poharatane trochę jest, no ale rozkręcił ten kapsel. Też go nie skręcił. To jest najlepsze i tak lagi tak właściwie praktycznie się rozchodziły. Druga laga trzymała, więc koło było akurat w jednym miejscu. Panewki, no stan panewek. Co to? Akurat właśnie przednie panewki mają ten teflon, prawda? Trzeba będzie wszystko umyć. Tak. To jest panewka. Górna, ta jest dolna. Chodź. No wszystko jest w kiepskim stanie. No nie było serwisowane bardzo długo i nie wiadomo, no i właśnie, czy uda się to uratować. No i właśnie tutaj jest to, że po prostu zawias nie był w ogóle serwisowany, widać od X lat. Gdyby to było serwisowane i olej byłby w środku, czy w przednim, czy w tylnym zawieszeniu. Może i po rozbiórce byłby, powiedzmy, że byłby w kiepskim stanie olej, ale zawias na pewno by jeszcze mógł dalej, no po prostu byłby bardzo możliwe, żeby był w bardzo dobrym stanie, a teraz no to jest w takim stanie, że nie wiem, czy to się uda wszystko uratować. No po prostu podczas jak zalejemy olej, włożymy nowe uszczelniacze, czy to w ogóle będzie trzymać, no bo... No tak. Po pierwsze, czy będzie, a tłumnik, ciekawe jak z tłumnikiem, nie? Jak tłumnik? No w środku. Znaczy tłoczek z settingiem, tutaj też panewki co chodzą i uszczelniacz ten główny w tylnym zawieszeniu, to rozbierzemy, zaraz zobaczymy, no ale no. Po tym co widać, no to nie spodziewam się, żeby był w dobrym stanie. Uszczelniacz tak jest do wymiany, ale panewki pewnie, panewka ta górna to też jest do wymiany, więc ogólnie no to zawias jest... Agonia. Agonia, no chodził na samych sprężynach. No to tyle, nie wiem co tutaj więcej do powiedzenia. No przede wszystkim trzeba serwisować zawias. Jak czujecie, że już chodzi, że gdzieś tam podcieka czy coś, no to już trzeba go doserwisować, a nie tak, że cały olej wycieknie i przestaje cieknąć i jest ok. No bo nie cieknie. No. Nie, no i schodzi zawias na samej sprężynie, nie? Tak jak w tym przypadku. No. No z zawieszeniami to jest w ogóle temat szeroki generalnie na rynku. Każdy robi silnik o zawieszeniu. Większość nie myśli. Nie myśli, no. Nie robimy, zawieszeń bardzo mało robimy. Może coraz więcej, natomiast no, jak komuś mówi się o zawieszeniu, no to stwierdza, że a może później. To tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawieszenie. No i co, no to chyba tyle. Rozbierzemy, może dogramy filmik, może nie. No to na razie. Pozdrawiamy na razie.